Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj wyjątkowo wcześniej niż zazwyczaj witam Was w czytaniu metaforyczno-rozwojowym na nów Księżyca w Koziorożcu. Więc tradycyjnie, zanim skoczymy w samo czytanie, dzisiaj mamy piękny rozkład składający się z czterech części. Powiem tylko krótko, że mamy dzisiaj duży old school, bo mam najpierwszą talię tarota. Bardzo starą talię. A poza tym oczywiście light seals, jak zazwyczaj. Przepowiednie jednorożców i immunology. A zanim wskoczymy w samą treść, to powiem Wam kilka słów o energii tego nowiu. Bardzo mi zależało, żeby to czytanie zrobić trochę wcześniej, żebyście mieli więcej czasu, żeby sobie trochę pobyć z tym, co będzie nas czekało energetycznie, jeżeli chodzi o ten nów, dlatego że ten nów jest, znaczy dla mnie on jest bardzo specjalny, może dlatego, że jestem też znak ziemski, a koziorożec to znak ziemi. I to jest nów o nowej pewności siebie i o pewnego rodzaju takiej mocnej dynamice nowych dróg. Ale bardzo ważne to to, że właśnie jesteśmy w energii koziorożca, znaku bardzo ambitnego, ale nie ambitnego, tak wiecie, w stylu crazy, typu karta głupca, czyli jedziemy z tematem, a dokąd jedziemy? Tylko bardziej ugruntowana energia. Taka energia, wiecie, która działa strategicznie, z planem. To nie są jakieś, wiecie, widzimisię i szaleństwa, tylko takie wychodzenie mocno ze środka do celu. Wiem, co chcę osiągnąć, wiem, jak to zrobię, robię to. Dlatego myślę sobie, że szczególnie pod koniec roku, bo ten nów przypadł na 23 dzień grudnia, tuż przed samą Wigilią, kiedy może jesteśmy trochę w takiej, wiecie, bieżączce, to super będzie, jeżeli przed tym nowiem i w trakcie tego nowiu, i tuż po nim, będziemy mieli moment na taką refleksję, ale bardzo sprawczą. Czyli refleksję połączoną z tym, że wiecie, coś rośnie i ja to decyduję się zasadzić. Bo koziorożec właśnie o tym jest, czyli sadzę ziarenko i ambitnie, sukcesywnie podlewam, mam je cały czas gdzieś jakby, wiecie, obecne, we wszystkim, co się dzieje, we wszystkim, co robię, i ono rośnie. Dlatego to jest świetny czas na to, żeby planować, tworzyć pewnego rodzaju może strategie, systemy, rytuały, nowe tradycje. Takie elementy, które w przyszłym roku mogą Was wspierać i być takim jakby, powiedzmy, no, szkieletem Waszych różnych działań. Koziorożcem rządzi Saturn, czyli planeta karmy, więc bardzo tutaj dużo mamy takich motywów o poszukiwaniu naszej tak zwanej darmy, czyli celu życiowego, jakby tego, po co tutaj się w ogóle znajdujemy. Więc zachęcam Was do szukania, tradycyjnie jak na uniwersytecie, jako jakby motyw przewodni poszukiwania radości, czyli poszukiwania tego, co Was kręci, co jest Wasze, co jest faktycznie taką Waszą, pełni Waszą energią, czymś, co Wy chcecie inwestować swój czas, swoją miłość, swoje, no, siebie po prostu. No i dawanie energii w to, czyli właśnie, wiecie, pójście za tym takim wewnętrznym jakimś bodźcem, który jest najmądrzejszą rzeczą, którą posiadasz. W tym sensie, że Twoja radość, jakby ona Cię będzie prowadzić. I naprawdę warto za tym iść. Więc jesteśmy tutaj też trochę w tym motywie przenoszenia energii z dlaczego ja, a dlaczego tak to wygląda, czego to mnie może nauczyć. Czyli jakby jak jest to elementem... Czekajcie, bo coś polski, nie ten. W jaki sposób to jest elementem mojej drogi? Czyli co ja z tego powinnam wziąć, żeby iść dalej, wiecie, tak z flow.
i z no, radością. A dzisiaj, moi drodzy, taki rozkład zrobimy, że w pierwszej części zapytamy się, o czym jest dla mnie ten nów, czyli tak trochę znowu robimy taki wgląd w energię kolektywną w obliczu tego nowiu. Generalnie energia nowiu tak przyjmuje się, że jest 3 dni przed nowiem, w kulminacji i 3 dni po nowiu, więc wy będziecie mieli to czytanie dostępne jeszcze trochę przed wejściem w tą energię, po to, żebyście tak się może oswoili z tymi pytaniami i też trochę się ukierunkowali, bo wiecie, jak to jest, jak to się ładnie mówi, where focus goes, energy flows, czyli tam, gdzie idzie koncentracja, tam płynie energia. Więc chodzi o to, żebyśmy trochę się ukierunkowali właśnie w to, żeby zasilić ten motyw planowania i sadzenia nowych ziaren. W drugim kroku zapytamy, co chce się wyłonić. Czyli może to być coś takiego, o czym nie myślałeś, nie myślałaś, a to się jakoś pojawia, to jest gdzieś tam, wiesz, w tej energii, tylko może nie do końca sobie z tego zdawaliśmy sprawę. W trzecim kroku zapytamy o to, co potrzebujemy uwolnić, czyli znowu, aby to się zadziało, to coś też się musi zadziać w nas, czyli pewną rzecz, w pewien sposób potrzebujemy zrobić miejsce na to, co nowe, przez uwolnienie tego, co stare i już niepotrzebne. I w czwartym kroku zapytamy właśnie o to ukierunkowanie energii, czyli jak mogę ukierunkować energię, aby ziściły się moje pragnienia, czyli w jaki sposób działać, aby się działo. I tutaj weźmiemy sobie kartę wartości z jednorożców, żeby zobaczyć, jakby jaki rodzaj energii będzie nam sprzyjający, aby właśnie ta nasza koncentracja była bardziej, wiecie, jak laser w ten punkt, w który powinna. No dobrze, moi drodzy, mamy już otwartą przestrzeń na to, żeby zobaczyć, co nam się tutaj będzie działo. No to zajrzyjmy sobie w tą kolektywną energię, o czym jest dla mnie ten nów, czym on dla mnie jest, jaka tutaj nam się pojawi symbolika. I zobaczymy, o czym jest dla nas ten nów, jaka jest kolektywna energia, o czym jest dla nas ten nów. Przecież ta karta bardzo chciała przyjść, to niech przyjdzie, ale weźmiemy sobie jeszcze jedną. Mamy Temperance, czyli umiar. No to wypisz, umaluj koziorożec. I król, ale śmieszne, król mieczy. Mówię, że śmieszne, dlatego że dokładnie tego króla mieczy przed sekundą zdjęłam z tablicy u siebie, który był tam przyczepiony po jakimś tam, w jakiejś mojej pracy z metaforą. I pamiętałam, mówię, tym razem, bo raz już tak zrobiłam czytanie, że dwóch kart brakowało w talii, a teraz wzięłam tego króla mieczy. No ciekawe, bo to jest męska energia. Znaczy, to nie jest ciekawe, to jest oczywiste w zasadzie w obliczu koziorożca, czyli mamy umiar, czyli taką energię, no właśnie, umiaru, pewnego rodzaju balansu, bycia w ugruntowaniu, tada, koziorożec, ale też właśnie i energia męska w postaci króla mieczy, czyli taka, powiedzmy, pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć władcza, bo bardziej zresztą w koziorożca to się fantastycznie wpisuje, jest to energia lidera. I w ogóle to jest ciekawe, bo też jak sobie czytałam wcześniej o tym nowym, to też mi bardzo to utkwiło w pamięci, że jest to taki czas wchodzenia w bycie swoim jakby wewnętrznym liderem. Nie interesuje, czy wiesz, ty jesteś menadżerem korpo, czy zarządzasz swoją chatą. Nie ma to zupełnie znaczenia, bo każdy z nas jest liderem. No i teraz pytanie, czy my żyjemy w taki sposób, żeby faktycznie te nasze liderskie kompetencje mogły sobie w taki sposób spójny płynąć, dlatego że my zawsze jesteśmy liderem w jakimś obszarze i teraz zastanów się, w jakim obszarze ty jesteś liderem, a może właśnie w jakim obszarze nie jesteś wystarczająco liderem. Może to być też tak, że ten nów jest właśnie o tym, żeby wchodzić w tą energię. Ja widzę tutaj odwrotnie. Żeby wchodzić w tą energię i... Ach, znowu nie to pokazuję. I szukać w sobie więcej tej postawy,
wiecie, wychodzenia, ja to tak mówię, wychodzenia z brzucha, czyli bycia po prostu w swojej prawdzie, w swoim, wiecie, żeby nas budowało to, co już posiadamy. I nie chodzi zupełnie o to, że teraz masz być po prostu zarządzającym światem, tylko chodzi o to, żeby odnajdywać w sobie sprawczość. Wiecie, że dużo mówimy na uniwersytecie o sprawczości, bo budowanie pięknego życia jest właśnie o sprawczości, czyli o tym, czy ja mówię, nie, to zawsze jest tak beznadziejnie, nie chcę, nie umiem, to się nie da, bo oni są tacy i tak dalej. Czy zważając na to, że oni tacy są, tak jest, to jest takie, czy ja mówię, a ja jestem taka. W związku z tym, tu zrobię porządeczek, tu zarządzę, z tego się wymiksuję, bo to nie jest moja energia i ja idę w moim własnym, dla mnie charakterystycznym kierunku, który spełnia moje potrzeby. Piękne karty nam tutaj wyszły. Zobaczmy, co się chce wyłonić wobec tego. Co się chce wyłonić? Moja najstarsza talia to jest talia, z której, słuchajcie, najmniej korzystam. To jest ciekawe. To jest talia w ogóle, którą ja kupiłam, jak jeszcze w ogóle nie miałam pojęcia, że będę tyle z kartami pracować rozwojowo. No ale widzicie, wszystko się dzieje. Niektóre rzeczy dorastamy latami. Co chce się wyłonić? Co chce się wyłonić? Co chce się wyłonić? Te karty w ogóle będą chciały ze mną gadać. Co chce się wyłonić? Tradycyjnie któreś karty tak po prostu wyskakują, że trzeba po nie nurkować. Znowu dwie. Rycerz buław. Rycerz buław i dziewiątka buław. A no to ciekawe. No to zobaczcie, popatrzmy sobie na to w taki sposób, w sposób pewnego rodzaju toposu pracy. Dziewiątka buław to jest taka energia o tym, że już coś nadchodzi. I to zobaczcie, to też jest to, co powiedziałam na początku, czyli coś rośnie. Wiecie, czasem jest tak, że po prostu coś się pojawia i ty już jakby wiesz, że coś się dzieje, że jakby tak jakby, nie wiem, tak jak pąk kwiatu, on tak pęcznieje, pęcznieje, zanim się otworzy. Jeszcze to się nie otworzyło, ale ty już, kurczę, już wiesz, że o coś chodzi. Nie zawsze jesteśmy w stanie w ogóle to zwerbalizować. Ale o tym jest dziewiątka buław. I tutaj jest ważna rzecz, taką, którą ja widzę jako pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć niebezpieczeństwo, ale po dziewiątce buław następuje dziesiątka buław, czyli karta przeciążenia, nadmiernego bagażu i tak dalej. I tak sobie patrzę na tego rycerza buław tutaj i myślę sobie o tej takiej szybkiej, żwawej energii. Zresztą zobaczcie, jak ta karta wygląda. Gościu pogina na koniu. I myślę sobie o tym, że ważne jest, żeby będąc w energii dziewiątki buław, nie iść do dziesiątki buław. Chociaż dziesiątka buław jest też takim dobrym zwiastunem, bo to jest zwiastun tego, że dobra, jest teraz za dużo, jest nadmiar, jest przepracowanie na przykład, co mogę odrzucić. I to jest jakby taka rozwojowa karta, ale energia taka cięższa, trudna, powiedziałabym. Więc pytanie tutaj jest takie, jak możesz z tej dziewiątki buław, czyli z tego czegoś, co się już pojawia, co się już otwiera przed tobą, przejść do bardziej dynamicznej energii, czyli do rycerza. I no i właśnie, jakby nie przechodzić koniecznie przez ten proces pewnego rodzaju, no powiedzmy, cierpienia, związanego właśnie z tym, że jest ciężko, że jest za dużo, że jest po prostu że jest po prostu przytłaczające w jakiś sposób. I teraz dobrze wiecie, że ja mimo tego, że idea uniwersytetu jest taka, żeby podążać za radością, czyli jakby szukamy lekkości i takiego flow, to w procesach, które ja Wam oferuję, nie tylko się skupiamy na tym, że wszystko jest świetnie, bo też pewne rzeczy właśnie potrzebujemy przepracować. I to są czy rzeczy karmiczne, czy rzeczy techniczne, jak ja na to mówię, czyli jakieś wzorce psychologiczne. To wszystko jest okej, no bo to właśnie prowadzi nas do lekkości. Natomiast chodzi mi o to, żeby nie cierpieć wtedy, kiedy nie ma takiej konieczności, bo koniec końców
jak gości filozofia buddyjska, cierpienie jest też pewnego rodzaju iluzją i bardzo często jest tak, że z powodu różnych schematów społecznych czy rodzinnych cierpimy wtedy, kiedy zupełnie nie ma takiej potrzeby. Tylko po prostu jesteśmy w takiej energii ciężkiej, która ani nam nie służy, ani nas do końca nie rozwija, bo to nie jest jakiś taki element, który po prostu musimy przepracować, tylko jest pewnego rodzaju nawykowe siedzenie w takiej energii cierpiętniczej, kiedy nie ma potrzeby. Polecam Wam inny film, Czuła przewodniczka, tam ten motyw cierpiętnicy, męczennicy jest pięknie opisany i on jest taki, bym powiedziała, otwierający oczy. Więc o co tutaj chodzi w drugim przesłaniu? Spróbujmy pomyśleć sobie nad tym, jak możemy w sposób lżejszy, łatwiejszy, bardziej radosny sięgać po nasze cele. Czyli niekoniecznie mieć, jeżeli nawet mamy przed sobą duży cel, myśleć sobie, o raju, jak ja w ogóle to zrobię? Przecież to jest taka robota, to się nie da i tak dalej. Tylko pomyśleć sobie, w jaki sposób mogłabym to osiągnąć najprostszy, najłatwiejszy, najlżejszy, najmilszy dla mnie sposób. I na tym się skupić. Co potrzebujemy uwolnić? To poproszę może kartę z Moonology. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dzisiaj, słuchajcie, jest czas testów. Co potrzebuję uwolnić? Moonology nie jest zadowolona chyba. Co potrzebuję uwolnić? Jaką energię potrzebuję uwolnić? Teraz myślę sobie, że Moonology też, ale jeszcze bym mam ochotę sobie wziąć jedną kartę z Lightseers. Co potrzebujemy uwolnić? Patrzcie, jakie to jest ciekawe, bo pojawił się znowu rycerz buław. To jest właśnie piękne, jak mamy dwie talie naraz. Albo rycerka, rycerza, nie wiem, jak ją nazwać. Powiem Wam tak, skoro rycerz buław to było to, co chce się wyłonić, ale też to, co potrzebujemy uwolnić, to ja to po prostu czytam bardzo jednoznacznie. Od razu jakby miałam takie ping. Chodzi o to, żeby puszczać energię, niezależnie od tego, czy ona jest dla nas trudna, czy łatwa. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o energii flow, energii życia, energii ognia, tego, że wow, dzieje się, robimy to, to też żebyśmy to uwalniali. Dlaczego? Dlatego, że uwalnianie to jest wchodzenie w stan flow, czyli puszczanie pewnego rodzaju motywu czy energii wolno. Więc jeżeli potrzebujemy uwolnić, jeżeli możemy uwolnić, no właśnie, ten flow, dynamikę i pozwolić, żeby rzeczy też się działy same, czyli żeby jakby też się uwolnić od nadmiernej kontroli. I też ważna rzecz, to jest też energia koziorożca. Może być. Czyli nadmierne kontrolowanie rzeczywistości, czy wszystko jest tak, jak ja sobie to zaplanowałam i tak dalej. No nie będzie tak na pewno, jak sobie zaplanowaliśmy, bo tak jest życie. I życie jest też o tym, żeby uczyć się być właśnie w takim stanie bardziej zen pod tym względem, że przyjmujemy, że rzeczy pewne są takie, jakie są, wydarzyły się tak, jak się wydarzyły i idziemy dalej. I mamy na to też takie wewnętrzne przyzwolenie, że nie zawsze musi być wszystko tak, jak myśmy chcieli, bo po prostu czasami rzeczy się dzieją i kiedy mamy w sobie na to przestrzeń, to najczęściej dzieją się rzeczy totalnie kozackie i po prostu takie, które nam by się w głowie nie mieściły, bo nasz umysł, zwłaszcza świadomy, jest bardzo ograniczony i w bardzo takim szablonowym stylu planuje i jakby tworzy jakąś wizję. Dlatego też, jak mówiliśmy o tym, żeby otworzenie strategii, otworzenie pewnego rodzaju schematów pracy czy systemów, to ja zawsze zachęcam do tego, żeby robić sobie jakiś plan i dopisywać sobie po nim, na przykład, żeby coś się stało tak, tak i tak, albo jeszcze lepiej. Dlatego, że naprawdę nie wiemy, jak bardzo często jest tak, że nie mamy w ogóle dostępu na danym naszym sposobie pojmowania rzeczywistości do tego,
jak dobrze mogą różne rzeczy iść, albo w jak na przykład wspólny sposób się mogą rozwiązać. Wiecie, że jak to pięknie powiedział Einstein, że nie da się rozwiązać problemu na tym samym poziomie, na którym on powstał. No musimy iść poziom wyżej, żeby rozwiązać coś, co powstało na poziomie X. I to jest trochę o tym, czyli o tym, że ja robię swoje, puszczam wolno i mam w sobie otwartość na to, że to może być jeszcze lepiej, to może na przykład rozwiązać się jeszcze łatwiej, to może być jeszcze bardziej, wiecie, szybkie, spójne, radosne, niż ja sobie to wymyślam, ponieważ ja mogę to wymyślić tylko na tym poziomie, na którym w tej chwili jestem, a są jeszcze poziomy ponad tym, które mogą mnie po prostu wesprzeć. No ale zobaczmy, co tutaj mamy w Moonology. O. Moonology mówi, make time for Oyen. Wezmę też to. Mówi, make time for self-love, czyli zrób miejsce na dbanie o siebie, na takie drobne gesty. I idź w to, go for it. No i zobaczcie, go for it, to tak powiedziałam, że wezmę też, bo rozbawiło mnie to, że to jest bardzo właśnie w tym jakby temacie, o którym mówimy, czyli idziemy po duże cele, idziemy po coś, co jest ambitne. Ale tutaj mamy też ten element ugruntowania koziorożcowi, chociaż tutaj mamy księżyc w wadze. Czyli stworzenie sobie też takiego systemu, samopomocy, czyli systemu, który ma nas wspierać, dbać o nas, doładowywać nasze baterie i właśnie być pełnym czułości i troski wobec nas samych, bo nie ma działania, nie ma dynamiki, nie ma ognia, kiedy nie ma odpoczynku. I ilekroć nam się wydaje, że jesteśmy po prostu super bohaterem i mamy nieskończoną ilość energii, no to tak jest, bo możemy generować energię, ale generujemy ją właśnie też przez to, że ją ładujemy. Więc to jest kluczowe, żeby działać, jakby wiecie, na pełnym gazie. No dobra, no to skoro mamy, jakoś tak czuję, że tak mamy energię, jak możemy ją ukierunkować, żeby ziściły się nasze pragnienia, jak możemy budować nasze cele, jak możemy wspierać nasze cele, jaka wartość tutaj będzie dla nas wskazówką, żeby energia była bardziej ukierunkowana. Jaka wartość może być dla nas wsparciem? Słuchajcie, dzisiaj jest jakiś po prostu motyw dwóch kart. Omen, omen, wsparcie, to nam wyszło. Oraz wolność. I słuchajcie, no to jest po prostu świetne, bo wsparcie mówi o tym, żeby prosić o pomoc. I to jest trochę też to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli nie musisz wszystkiego sam, nie musisz wszystkiego kontrolować, nie musi być wszystko jakby tak, jak ja to sobie wymyśliłam, tylko można puszczać więcej, po prostu puszczać i to puszczanie też może być właśnie o delegowaniu chociażby, może tobie jest trudno, może nie wiem, to święta i myślisz sobie, że masz posprzątać, ugotować, upiec i tak dalej, a może możesz powiedzieć u siebie w domu, słuchajcie, potrzebuję dwie osoby, jedna, która zrobi X, druga, która zrobi Y, a ja zrobię Z. Można tak powiedzieć. I know! Może to być dziwne. Bo zobaczcie, co nam mówi jeszcze karta support. Get more rest, nurture yourself. Czyli odpoczywaj więcej. Nurture to tak jakby karm się. I o tym też jest to, co tutaj nam wyszło. Czyli ten motyw. Stwórz sobie więcej czasu na zadbanie o siebie. Na bycie dla siebie dobrym. Czułym i tak dalej. I o tym też, i to nam pięknie wyszło w karcie support. I teraz zobaczcie, że my pytaliśmy o ukierunkowanie energii, tak żeby te rzeczy się różne zaczęły dziać. No właśnie, to jest takie złudne myślenie, że im więcej my zrobimy, tym się więcej będzie działo. I powiem wam, że ja tego doświadczam po prostu w jakimś naprawdę eksplodujący sposób, bo ostatnio jest tak, że im mniej robię, tym więcej dobrych rzeczy się dzieje. To jest jakiś totalny paradoks, ale faktycznie zdecydowałam sobie, że grudzień będę miała wolny. Co nie jest do końca tak, bo pracuję, kiedy mam ochotę, albo czasami coś tam potrzebuję zrobić i jakby to są niewielkie rzeczy, ale jednak. Natomiast generalnie moim założeniem było, że grudzień będzie dla mnie w zatrzymaniu i
odkąd tak postanowiłam, to w ogóle też wszystkie rzeczy się tak, wiecie, wszystkie rzeczy poznikały, które powinnam zrobić i różne moje takie coroczne nawet obowiązki nagle się rozmyły i już nie ma jakby potrzeby, żebym coś robiła. Bardzo ciekawe, prawda? Jak wewnętrzne postanowienie wpływa na rzeczywistość zewnętrzną. I to jest trochę o takim uczeniu się akceptować i wiecie co, ja tutaj się tak nie wymądrzam, bo to jest dla mnie w ogóle, ja mam takie przekonanie, że to jest jedna z moich największych karmicznych lekcji na to życie, bo ja jestem po prostu, wiecie, z petardą w tyłku, ja bym w ogóle wszystko non-stop robiła. To dla mnie to jest jedna z największych lekcji, żeby się nauczyć odpoczywać, to po pierwsze, ale też po drugie, żeby nauczyć się pozwalać tworzyć przestrzeń zamiast robić różne rzeczy. Czyli żeby tworzyć przestrzeń na to, żeby te rzeczy się działy, a nie robić rzeczy. Jest takie piękne powiedzenie: we are human beings and not human doings for a reason. Czyli jest powód, dla którego jesteśmy nazwani po angielsku human beings, to jest dosłownie jakby byt ludzki, a nie human doings, czyli robot ludzki, czyli coś, co robi. Bo faktycznie często myślimy o naszej wartości jako to, co dowieziemy, dostarczymy, to, co zrobimy, a nie o naszej obecności jako takiej, o tym, że nasze bycie już jest pewnego rodzaju działaniem. I ja teraz bardzo eksploruję w ogóle ten motyw bycia zamiast robienia i właśnie tworzenia więcej takiej mentalnej i duchowej przestrzeni na różne rzeczy, zamiast, wiecie, zawsze rękawy podkasać i robić. Oczywiście, muszę to powiedzieć, bo ma piękne. No, też należy robić, tylko chodzi o to, żeby robić to mądrze, robić to już w przestrzeni, która jest na to przygotowana, a nie po prostu robić po głupiemu. I powiem wam, że dla mnie taką nauczką było pierwszy raz, jak otworzyłam biznes, to było 5 czy 6 lat temu, to ja pracowałam więcej niż pracowałam na etacie. Ja po prostu pracowałam non-stop, pracowałam po 15 godzin dziennie, bo jeśli chcecie się zapytać o moje wyniki, to były one dramatyczne. Mi się po prostu wydawało, że im więcej ja dam, im więcej, wiecie, ja zrobię hustle i wszystko, to będzie po prostu to śmigać. W ogóle to nie śmigało. W ogóle moje najlepsze wyniki finansowe to są zazwyczaj wtedy, kiedy ja nic nie robię. I to jest dla mnie bardzo zastanawiające. I powiem wam, że lata mojej pracy, która jeszcze się nie zakończyła totalnie, polegającej na tym, żeby wyzbyć się tego po prostu, tej jakiejś takiej gorączki bieżączki, że trzeba robić. W ogóle nie jest tak. Jakby to, znaczy to można robić oczywiście, no bo ja jestem też na to przykładem, ale to jest zupełnie niepotrzebne. Jakby to nie to przynosi ci rezultaty. O. A co ci przynosi rezultaty? No właśnie, tutaj nam się to pięknie pokazuje. Wolność, czyli wewnętrzna wolność i to, że jakby tworzymy właśnie dla siebie pewnego rodzaju warunki, aby pewne rzeczy się pokazywały. No i co tutaj mamy? Żyj dziko i w wolności, wybieraj swoją wolność i jakby bierz, jakby, claim your independence, nie wiem jak to przetłumaczyć, sięgnij po swoją niezależność, swoją niepodległość. Dla mnie to jest też o tym, że czasami podejmujemy różne decyzje, które są takie, bym powiedziała, kontrowersyjne, dziwne, ale jeżeli one właśnie bazują na tym, że jest to dla ciebie element drogi do większej wolności, to powiem wam, że z mojego doświadczenia jest tak, że to się zawsze dobrze kończy. Mimo tego właśnie, że ludzie trzęsą portkami i jakby myślą sobie, kurczę, co teraz, a jak to, nie wiem, no to naprawdę warto iść za takim swoim wewnętrznym głosem, który jest najmądrzejszą częścią, którą posiadamy. Już to dzisiaj mówiłam, ale tak jest naprawdę. No dzisiaj mam jakieś takie śmieszne rozdanie, że wszędzie chcą wychodzić po dwie karty. Tutaj wszak wyszły nawet trzy, ale już tej trzeciej nie. Jezu, jakie to śmieszne. Tej trzeciej już nie pokazałam, tej, która wyszła, bo ona była pod go for it, a jest to relax, czyli znowu jesteśmy w tym samym motywie. Może właśnie więcej odpoczynku sprawi, że to jest to, co mówiłam chyba w poprzednim czytaniu, że czasami trzeba się zatrzymać, żeby szybciej iść do przodu. I jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, to naprawdę jest coś, co dla mnie było super odkrywcze. No i to w ogóle działa, to działa. Więc to jest dla mnie takie, mimo tego, że mam w sobie taką część też niedowiarka, i myślę sobie, ale jakie są tutaj naukowe dowody na to? No to na przykład analiza wyników finansowych jest dosyć legitna
i w pracy na przykład, to można sobie to łatwo sprawdzić na liczbach i na KPI-ach tak zwanych po korporacyjnemu. I jeżeli na przykład macie ochotę, to zanurkujcie sobie w to. Bo o tym też jest proces, który ja Wam proponuję, czyli porządkowanie, odkrywanie i ukorzenianie. O tym, że by wychodzić z tego motywu już teraz szybko trzeba wszystko robić oraz z różnego rodzaju nadmiaru. I to nie chodzi o to, że masz wrzucić pół swojej szafy, możesz oczywiście też, jeśli masz ochotę. Ja zachęcam, ale to chodzi też o to, żeby odrzucać pewnego rodzaju rzeczy, które nam nie służą, żegnać je w taki sposób, bym powiedziała, spójny i pełen wdzięczności, po to, żeby było nam lżej po prostu, żeby było nam łatwiej. I o tym jest ta część porządkowania, ale tak naprawdę w części odkrywania, czyli jakby takiego trochę przypominania sobie, kim jesteśmy. Też mamy ten motyw tego, że zazwyczaj jak odkrywamy różne nowe rzeczy, to okazuje się znów, że coś jest z nami niekompatybilne, bo odkryliśmy jakąś naszą bardziej taką głęboką naturę. Więc to się w sumie nigdy nie kończy, chociaż ta gro roboty jest zrobiona w pierwszej części procesu. A potem ukorzeniamy, czyli po prostu pozwalamy sobie trochę tak się ukokosić w tym nowym, które dla siebie odkryliśmy i stworzyliśmy. I tutaj właśnie też jest dużo tego motywu odpoczynku, bycia w przestrzeni zamiast zarządzania przestrzenią, czyli mówiąc przestrzenią na myśli jakąś twoją rzeczywistość, bo to jest to, co przynosi faktyczne rezultaty. Więc nie chodzi o to, żeby zrobić jak najwięcej, tylko żeby zrobić to mądrze, w zgodzie ze sobą i przede wszystkim, żeby była na to przestrzeń, żebyśmy my tworzyli bardziej to w takim koncepcie, jako jakby decyduje się taką rzeczywistość powitać i w związku z tym całe życie się obraca, bo jakby też rzeczywistość zaczyna się dostosowywać do tego, co ty sobie wewnętrznie postanawiasz. No też tak działają przekonania, że zmiana przekonania nie jest o tym, żeby zmienić przekonania, czyli zmienić nasze zdanie na jakiś temat, tylko ona polega na tym, że jeżeli to się zmieni w nas, to wszystko, co robimy, co mówimy, jest z tym spójne, w związku z tym rzeczywistość się jakby siłą rzeczy musi do tego dostosować, no bo to jest pewnego rodzaju nasz system operacyjny, w którym teraz działamy. I jakby ta stara rzeczywistość nie ma w ogóle racji bytu najczęściej w tym motywie, kiedy my jesteśmy już inni. No jak my się zmieniamy, to zmienia się wszystko. W związku z tym zmieniają się ci wokół nas i jeżeli ty szukasz bardziej swojej prawdy, czyli zobaczcie, jesteśmy znowu dalej w tym motywie poszukiwania swojej darmy, swojego prawdziwego celu, jakby rozumie działania z serca, to robisz też przysługę dla świata, no po prostu, dlatego że inni po pierwsze mogą, może pójdą swoją drogą, ale też po drugie zupełnie inaczej się z tobą obchodzą i to im służy, dlatego że działanie w zgodzie ze sobą to zawsze jest służenie najwyższemu dobru ludzkości, bo mamy za mało jest w nas tego działania z serca i faktycznie z naszych prawdziwych potrzeb, wartości, a więcej mechanizmów i różnych rzeczy do poodkurzania, co robimy na etapie porządkowania, w procesie porządkowania, odkrywania i ukorzenianie. Moi drodzy, to będzie bardzo piękny nów, więc życzę Wam fantastycznego wykorzystania tego czasu. No i też, że to przypada przed samymi świętami, więc mam nadzieję, że to będzie czas, który trochę Wam da też takiego zatrzymania, spokoju, refleksji i faktycznego, prawdziwego poczucia, co byście chcieli w tym nowym zasadzić, żeby kiełkowało i rodziło się w 2023. Wysyłam Wam masę dobrej energii. Trzymajcie się i do zobaczenia.